Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gry na planszy. Dzisiaj powiem Wam na temat gry Helios od wydawnictwa Hansim Glück. Jest to nowa gra tego wydawnictwa, skierowana dla 2 do 4 graczy. Czas rozgrywki to około 45 do 60 minut. I pudełko, taki standardowy wymiar Hansim Glicka, czyli tak jak Stone Age czy jakiekolwiek inne pudło. Pudło jest bardzo ciężkie, dlatego że jest w nim bardzo dużo różnych elementów. I już Wam pokażę, jakby co tam się znajduje, a jednocześnie później jak się w tą grę będzie grał. Czyli pudełko już zabieram i rozpoczynam Wam pokazywanie, co się dzieje. Mamy bardzo dużo różnego różnych takich kostek drewnianych, znaczników, które będą reprezentowały, to też ciekawe, różne zasoby w tej grze, ale one później w instrukcji, na początku są tam powiedziane, że to jest jakiś tam obsydian, drewno itd. Natomiast w późniejszej etapie instrukcji używane są tylko kolory, czyli niebieski, zielony, szary, brązowy itd. itd. Oprócz tego mamy takie bardzo fajne domki, domki świątynie, które będziemy sobie budować na swoich planszach, czyli to też jest kawałki drewna. Mamy płytki, tekturowe płytki, które będą, to będą akcje, które będziemy mogli wykonywać w tej grze. Tych akcji jest trzy rodzaje i za chwilę będę je pokazywał, także mamy takie żetony. Mamy żetony terenu, które są takimi heksikami różnokolorowymi, na których będą się pojawiały te surowce drewniane, które widzieliście. Mamy bardzo fajne punkty zwycięstwa, które są w takich różnych kształtach, wielkości, a kształt taki mamy taki sam. I na te punkty każdy z graczy otrzymuje płócienny woreczek, które te punkty będzie sobie przed innymi graczami w sposób tajny ukrywał. Mamy też takie plastikowe punkty many, które będziemy w grze zdobywać i będziemy je wydawać na pewne rzeczy. Mamy też żetony postaci, które są, jak widzicie, takie półkuliste z postaciami, które będziemy mogli sobie zatrudnić. No i najważniejsza rzecz, każdy z graczy otrzymuje jakby dwie plansze. Planszę główną swoją, to jest jego plansza główna, na której będzie rozbudował swoje królestwo. I plansza taka dodatkowa, na której będzie mógł stawiać sobie budynki, które będą mu coś umożliwiały. No i teraz właśnie jakby fabularnie o co chodzi i jak się będzie grało w tą grę. Każdy z graczy, tak jak powiedziałem, będzie miał, rozpocznie z tą planszą. Ja sobie tutaj zrobię mały porządek, żebyście dobrze widzieli, co będziemy w tej grze robić. Każdy rozpoczyna z taką planszą, jak tutaj widzicie. Jest to plansza, która obrazuje jakby nasze królestwo i co na tej planszy się znajduje. Po pierwsze mamy u góry informacje o ruchu Słońca, ponieważ grę rozpoczynamy z tym, że nasze Słońce może rzucać się o dwa pola, a także Słońce, ze Słońcem. Słońce znajduje się w tym miejscu i od tego miejsca będziemy coś tam robić. Startowo rozpoczynamy też z jakąś płytką terenu, która sobie tutaj znajduje się, kładziemy sobie na planszy. Automatycznie od razu otrzymujemy surowiec. Ta płytka ma takie miejsce, na które będziemy kłaść surowiec, który ona produkuje. I otrzymujemy dwa punkty many. Gra polega na tym, żeby zdobywać punkty zwycięstwa. Punkty zwycięstwa będziemy zdobywać w różnoraki sposób, ale jak będę tłumaczył akcjami, co będziemy mogli w tej grze zrobić, a przy okazji będę pokazywał, gdzie te punkty zwycięstwa możemy zdobywać. Mamy trzy rodzaje akcji. Mamy akcję ruchu Słońca, mamy akcję budowy świątyni i mamy akcję budowy kolejnej części terenu. Te akcje są sprytnie tutaj pomyślane, dlatego że jeżeli gramy w kilka osób, to wszystkie akcje dostępne, te trzy akcje, które są dostępne, może tak rozszerzę, żebyście widzieli, wykładamy sobie te akcje, dokładnie 6 kostek tych akcji. Jak widzicie, one są w różnych kolorach. Mamy tutaj 6, już dokładam, 6 akcji budowy świątyni oraz 6 akcji budowy terenu. Świetnie. Mi się potasowało. Ok. Jak widzicie, są w trzech kolorach, czyli mamy kolor niebieski, czerwony oraz żółty. Gracze, poznając od pierwszego, będą te akcje wykonywać na zasadzie takiej, że będą brać płytkę. Płytkę, w zależności od tego, jak kolor wybiorą, będą kłaść pod
swoją planszą główną. Tutaj macie, że tu kładziemy płytki czerwone, tu niebieskie, tu żółte. Jeżeli bierzemy płytkę szarą, możemy położyć ją w dowolne miejsce, czyli powiedzmy kładę ją sobie tutaj, załóżmy, tak, pod tą część i wykonuję akcję. Ta akcja pozwala nam na naszą planszetkę położyć nowe pole terenu. Kładziemy nowe pole terenu do tego, które już mamy, powiedzmy sobie, wkładamy takie tutaj. Automatycznie na tym polu jakby rośnie nam surowiec i to jest ta właśnie akcja, czyli dokładania pola terenu. Bardzo ważne, możemy też dokładać pola terenu specjalne, które będą miały takie specjalne zdolności, na przykład mam jeden przykład, takie pole na koniec gry daje 2 punkty za każdą kostkę, która przylega do tego pola. Czyli jeżeli to pole położyłbym tutaj i gra by się skończyła, to bym otrzymał 2-4 punkty na koniec. Takich pól jest 4 różne rodzaje, więc możemy też tą akcją wykonać kładzenie takiego specjalnego pola. Druga akcja. Akcja budowy świątyni. Akcja budowy świątyni lub budowy budynku. Najpierw powiem, co to jest budowa świątyni. Budowa świątyni jest to budowa takiego małego budyneczku na naszej planszetce, na którymś tam, płacąc oczywiście za pierwszą świątynię 1 surowiec, za dwie świątynie 2 surowce i tak dalej, kładziemy sobie na planszę taką świątynię. Automatycznie sama budowa świątyni daje nam punkty, a także daje nam specjalne punkty za to, czy są jakieś naokoło świątynie, czy są jakieś naokoło surowce i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie będę się w to zagłębiał, bo tych punktowań jest bardzo, bardzo dużo. Czyli akcja budowy świątyni jest to akcja kładzenia takiego budynku na płytkę. W tym momencie ta płytka już przestaje produkować i nie ma jakby możliwości, żeby tam się coś pojawiło na tej płytce oprócz tej świątyni. Ok, załóżmy, że nie mam tej świątyni, mam jeszcze trzecią akcję. Jest to akcja ruchu słońca. Akcja ruchu słońca, znowu mam szarą, więc mogę położyć ją gdzie chcę. Powiedzmy, że położę ją tu, czyli będę miał już dwie płytki jakby niebieskie. Dlaczego to jest ważne, za chwileczkę powiem. I poruszamy swoim słońcem, jeżeli wybieramy akcję słońca, poruszamy słońcem o tyle, o ile możemy. Czyli powiedzmy w tym przypadku raz, dwa. Dlaczego to jest ważne? Bo po pierwsze, w momencie, kiedy ruszamy słońcem, to a, jeżeli oświetla ona płytkę, na której nie ma surowca, to tak jakby ten surowiec rośnie. Czyli załóżmy, że gdyby to słońce sobie doszło tutaj, to pojawiłoby się surowiec na tej płytce i na tej płytce, bo jest ono, te płytki są oświetlone. Jeżeli byłoby tak jak początkowo pokazywałem, czyli słoneczko nam doszło tutaj, no to surowiec rośnie nam tylko jakby na tej jednej płytce. Co więcej, jeżeli słońce zrobi pełny obrót, czyli przejedzie tą wartość, za każdym razem jak zrobimy taki pełny obrót, otrzymamy 5 punktów. Oczywiście podczas gry będziemy mogli sobie zwiększać szybkość słońca. Za chwilę pokażę jak. Czyli jakby te trzy akcje to są główne akcje, które możemy robić w tejże grze, czyli będziemy sobie budować płytki, budować sobie świątynię na tych płytkach i poruszać słońcem, żeby zdobywać zasoby lub żeby otrzymać punkty za robienie tych pełnych okrążeń. Co więcej, w momencie, kiedy skończą mi się te 6 płytek, kończy się tura, gramy 3 tury i na końcu będziemy liczyć punkty. Teraz druga rzecz jeszcze, bo o tym warto powiedzieć. Mamy jeszcze drugą planszę. Każdy z graczy ma taką planszę i jest to plansza z budynkami. Plansza z budynkami pozwala, znaczy inaczej, akcja budowania pozwala budować świątynię, ale pozwala też budować te budynki. Jak widzicie, na przykład mamy tutaj budynek, który, żeby go zbudować, mamy zawsze koszt na dole, trzeba zapłacić czarną kostkę, automatycznie otrzymujemy to, co jest po lewej stronie u góry, czyli w tym przypadku nasze słońce będzie poruszało się o 3 szybciej, czyli będzie wykonywało zamiast 2 to 5 ruchów i na koniec gry taki budynek zdaje nam 3 punkty. Te budynki są różne, na przykład, nie wiem, pozwalają nam sprzedawać manę za 4 punkty, dają nam manę, za chwilę do czego mana powiem, dają nam nieskończoną liczbę ruchów słońca, czyli otrzymujemy, przechodzimy jakby na taką na to pole nieskończoności, czyli możemy sobie słońce ruszać jak nam się żywnie podoba, jeżeli bierzemy akcję ruchu słońca, ale nie otrzymujemy punktów za przekroczenie zrobienie tego okręgu. Mamy też, nie wiem, za każdą postawioną świątynię otrzymujemy 3 punkty.
są to różne tutaj jakby możliwości i zdolności. Oprócz tego różne koszta, bo koszta mamy konkretne, na przykład brązową i zieloną kostkę, ale mogą być na przykład dwie dowolne kostki, jakie sobie wybierzemy. Także budując budynki, również będziemy na swojej planszy stawiać taki domek po to, żeby zaznaczyć, że skorzystaliśmy z budynku i na koniec móc podliczyć punkty, które zdobędziemy za budynki, które posiadamy. Czyli jak widzicie, punktowań już tutaj będzie bardzo dużo podczas gry, na koniec gry i tak dalej, i tak dalej. Także ta plansza jest powiązana z tą planszą i będziemy jakby zagadywać tym, co się dzieje tu i tak dalej, i tak dalej. Też bardzo ważna rzecz, dlaczego kładę w ten sposób te swoje płytki? Dlatego, że jeżeli uzbieramy cztery płytki pod naszą planszą jednego koloru, mamy dodatkową akcję. Czyli robimy dodatkową akcję, nie biorąc płytki, tylko mówię na przykład, mając cztery niebieskie, mówię, że teraz będę poruszał słońcem, albo będę budował budynek, albo będę budował sobie kolejny teren, na którym będę mógł sobie te swoje surowce zdobywać. Jeżeli skończy nam się pierwsza faza, czyli faza, w której będziemy wykonywać akcje, przechodzimy do drugiej fazy, fazy, w której będziemy mogli zatrudniać sobie osobistości. Osobistości to są takie kafle, które wam na początku pokazywałem, takie duże kafle, już je wyciągam. Jest tutaj ważne to, że one będą sobie leżały. Będą wszystkie dostępne, czyli podczas gry są wszystkie dostępne. Ich jest kilka, czyli jak widzicie, możemy mieć taką i tak dalej, i tak dalej. I teraz co one i jak, co się z nimi robi? Manę, którą mamy, którą zdobywamy, możemy wydać na osobistość. Koszt osobistości zawsze tu u góry, czyli mamy 2 punkty, 3 punkty, 4 punkty many. W zależności od tego, jak osobistość działa, tak będziemy mogli, tyle ona kosztuje. Jeżeli zatrudnimy osobistość, to jest ona po tej ciemnej stronie, czyli ona jakby śpi jeszcze i jest uśpiona. Możemy w tym momencie zakupu lub w ogóle w tej fazie tylko i wyłącznie, możemy taką postać aktywować. Aktywować postać możemy płacąc koszt, który jest tutaj na dole. Czyli żeby zaktywować tą postać, musimy zapłacić niebieską oraz szarą kostkę i trzecią dowolną, jaką chcemy. Jeżeli aktywujemy postać, automatycznie postać zamienia się na tą stronę jasną, czyli tą świetlną i mamy bonus. Bonus polega na tym, że po lewej stronie jest bonus natychmiastowy. Akurat tego nie ma, ale mamy na przykład bonus plus 2 ruchy na słońcu. Możemy mieć, nie wiem, plus ruch na słońcu. Mamy bonus na koniec, który będzie działał w czasie gry, czyli za każde zbudowanie świątyni dostajemy 3 punkty, w ogóle budynku, 12 punktów, o tak od razu otrzymujemy. Możemy na koniec gry sprzedawać manę i każdą kostkę za 3 punkty i za 2 punkty, czyli są one różne i mamy jeszcze zdolność też po prawej stronie, na przykład dodatkowa kostka, bierzemy dodatkową kostkę albo na przykład dodatkowe 2 punkty many. Czyli w drugiej fazie tej gry, w pierwszej wykonujemy tę akcję, w drugiej fazie zatrudniamy sobie osoby, które będą nam dawały jakieś punkty na koniec. Wszystkie praktycznie mają zdolność, że dają nam punkty albo natychmiastowo, albo za każdym razem jakieś tam dodatkowe. Na przykład ten bardzo fajny mnoży nam liczbę tych ruchów słońca razy 2. Czyli jak ktoś, nie wiem, dojdzie do końca, czyli 14, na koniec gry otrzyma 28 punktów. Tych postaci łącznie jest 8. I one, jak powiedziałem, są jawne dla wszystkich graczy i gracze mogą decydować, które będą kupować. Ważne też, który gracz decyduje, ten, który ma najwięcej many, czyli on jako pierwszy będzie kupował i jako pierwszy ewentualnie będzie aktywował swoją postać. Trzecia faza to faza, w której będziemy wykładać nowe płytki terenu, bo płytki terenu zawsze są wykładane w ten sposób, że jest po każdej z nich, czyli jedna zielona, jedna szara, jedna czarna, jedna niebieska oraz jedna brązowa i do tego dochodzi jedna przypadkowa, więc jakby zawsze też mamy 5 płytek terenu, tych podstawowych i jedna, która będzie zmieniała się co grę, co rundę, co turę. Uzupełniamy nowe 6 tych naszych akcji podstawowych, które będą tutaj różne kolory i możemy rozpocząć kolejną turę. Po 3 takich rundach, w których mamy te 3 fazy, czyli fazę wykonywania akcji, fazę zatrudniania i aktywowania postaci oraz fazę czyszczenia,
Kończymy grę i na koniec gry liczymy punkty. Liczymy punkty, które zdobyliśmy podczas gry, czyli które znalazły się w tym naszym pięknym, płóciennym woreczku. Na przykład, jeżeli ktoś przejdzie to pole o dostanie 5 punktów, wkłada sobie w woreczek, wyjmujemy to, co w woreczku, a oprócz tego sumujemy rzeczy, które wynikają z tego, z naszych postaci, które mamy zatrudnione, z naszych płytek specjalnych, które mamy na planszy i z rzeczy, które są na planszy naszej głównej. Na przykład dostajemy 4 punkty, jeżeli leży tutaj jakakolwiek płytka terenu, to dostajemy 4 punkty i dostajemy też punkty za wszystkie budynki, które w tej grze wybudowaliśmy. Także jak widzicie, jest to gra, w której jedyna jakby zmienność to kolory akcji, które będą wychodzić. Druga rzecz to jaka będzie szósta płytka do kupienia na tym targu zakupu płytek. I każdy z nas jakby dziobie sobie na swoim ogródeczku, na swojej planszetce, wymyśla coś, tak żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Tak wygląda gra Helios. Jeszcze raz pokażę Wam opakowanie. Gra Helios, którą otrzymaliśmy od Hansim Glück. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Zapraszam Was na posłuchania, co mamy do powiedzenia na temat tej gry. A także oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Dzięki bardzo i do zobaczenia.